łowca mebli stylowych pokazuje łupy. Dzień dobry moi drodzy. Od wielu lat zajmuję się sprowadzaniem mebli z zachodu Europy, głównie z Francji i Belgii. Sprzedaję tylko przez internet. Zapraszam na moje aukcje, gdzie szczegółowo opisany jest darmowy sposób dostawy i przygotowania mebli. Sprzedam mebel po renowacji, odświeżeniu Ludwiki Filipy, stół C204. Cena po renowacji 1999 minus 1000, czyli tylko 999. Opcja korekty koloru – dopłata. Opcja przemalowania na inny kolor – dopłata. Przebudowa – również dopłata. Zdjęcia i film wykonane przed renowacją, odświeżeniem. W trakcie renowacji zostaną usunięte wszelkie mankamenty. Renowacja będzie polegała na przeszlifowaniu drewna, wybarwieniu, pomalowaniu półmatowym lakierem. Ewentualnie natarcie olejem lub woskiem do mebli. Wstrzymam się jednak z tą renowacją aż do momentu zamówienia mebla. Może kupujący będzie miał inną wizję wykończenia. Mebel w stylu Ludwika Filipa kupiony we Francji. Poniżej link do mojego przewodnika po stylach w meblarstwie. Stół z okresu międzywojennego. Wkładki i blat zdejmowane do transportu, co daje możliwość wniesienia stołu nawet przez wąskie drzwi. Wnoszenie bokiem. Z orzecha są nogi, ranty, rzeźby. Blaty fornirowane naturalnym orzechem na deszczułkach drewnianych oklejonych obłogiem, tak zwana płyta stolarska. Szlachetny orzech cechuje się zdecydowanym rysunkiem słoi drewna. Charakterystyczna dla orzecha jest dwubarwność słoi, jasnych i ciemnych. Praktyczny stół. W opcji złożonej swobodnie usiądzie przy nim 6 osób, a w opcji rozłożonej 10 osób. Wymiary po zewnętrznych częściach w centymetrach. Długość 140, rozłożony 260, szerokość 90, wysokość 78. Prześwit między nogami 117 i 68. Prześwit od podłogi 62. Zapraszam do kupna i kontaktu. Stan bardzo dobry. Duża oszczędność na kosztach związanych z renowacją. Mebel 100% drewniany. Mebel stabilny. Nie ma drewnojadów ani nieprzyjemnych zapachów. Odświeżenie różni się tylko tym od renowacji, że nie jest prowadzona szczegółowa dokumentacja przeprowadzonych zabiegów. Czasami użyte są współczesne, lepsze materiały. Mebel przejdzie fachową, gruntowną renowację, odświeżenie i jest w bardzo dobrym stanie, konstrukcyjnie jak i wizualnym. Drewno zachowane jest w bardzo dobrym stanie. Konstrukcja mebla jest sztywna i stabilna. Wszystkie meble są naprawione stolarsko-mechanicznie. Na koniec kilka propozycji, jak można podrasować meble. W tej chwili to tylko takie zdjęcia, ale w miarę wolnego czasu na pewno nagram filmiki, jak podrasować, przebudować meble i ze zwykłych zrobić super meble. Dowóz gratis po mojej trasie Kielce, Warszawa, Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Łódzkie, Poznańskie. W inne miejsca
pobieram opłaty tylko za paliwo, jakie spali samochód. Jeżeli się podobało, daj nam łapkę w górę. Chcesz zobaczyć następne filmy? Zasubskrybuj mój kanał. I pamiętaj o tym, żeby zaznaczyć dzwoneczek, wtedy będą przychodziły powiadomienia. Pytania proszę pisać w komentarzach pod filmem. Pod filmem link do naszej strony firmowej na Facebooku.